Dzień dobry. Kartę pani ma może przy sobie? Tak, mam. I co nowego dla pani dzisiaj? A, coś mi pan poleci. A jak to się czytało? To dobrze, nawet dosyć takie. Tej autorki? Myślę, że to by się pani spodobało. To jest taka lepiej napisana historyczna książka, nie tak płytko. Na pewno. I myślę, że to by się pani spodobało. O Bibliotece Kuźni nie wiedziałem nic. Nie wiedziałem, że istnieje w ogóle coś takiego jak Klub Kuźnia. To, że istnieje Ośrodek Kultury Norwida, wiedziałem, ale nie wiedziałem o nim też za dużo. I tak naprawdę zatrudniając się tutaj, poznałem historię tego ośrodka, wiem skąd się wywodzi. Fajnie jest być częścią tego projektu. Z takich obyczajówek. No, na przykład tu. Albo to. To na spokojnie, zawsze mogę sprawdzić, czy pani czytała, czy nie. Szczerze powiedziawszy, wcześniejsze moje doświadczenia biblioteczne nie zawsze były pozytywne. Warto mieć i fajnie mieć miły kontakt z ludźmi, miły kontakt z czytelnikami. Przede wszystkim książka jako taka jest dla mnie, powiedzmy, takim oknem na świat. W szczególności, jeżeli ja lubię fantastykę i czytam jej najwięcej. Proszę bardzo, do 24 lutego. Okej. Dobra pani. Magda, czyli moja szefowa, prosi mnie też o to, żebym się tą fantastyką zajmował. Dzień dobry. Jak mieszkałem w Tarnowie, to też miałem bibliotekę obok domu. Często do niej uczęszczałem i tam się zajawiłem fantastyką. I potem zacząłem drążyć temat i czytałem coraz więcej, aż utknąłem. I od tamtej pory po prostu czytam to, co lubię, ewentualnie lubię poznawać nowych autorów, których nie znam. Też, żeby mieć wiedzę, co czytelnikom można polecić. I może coś takiego dużo pani właśnie wypożycza i to będzie w tym klimacie. No to mogę pierwszy tom pani dać po prostu. Jak się pani spodoba, to wróci pani po drugi i trzeci. Jak się nie spodoba, będzie na mnie. Trafiłem do Kuźni, bo szukałem nowej pracy. Bliżej mojego wykształcenia, bo jestem z wykształcenia kulturoznawcą. A na kilka lat utknąłem w hotelarstwie. Też chciałem połączyć pasję z pracą zawodową. Staram się czytelnikom polecać rzeczy, po które sami by nie sięgnęli i często wracają z pozytywnymi opiniami, że cieszą się, że poleciłem im właśnie takich autorów, bo sami by po nich nie sięgnęli. I to jest takie budujące w tej pracy, że wraca do ciebie człowiek, któremu coś poleciłeś i się cieszy z tego, że mógł to przeczytać i ten dział nam się zaczyna rozrastać też dzięki temu. A wie pani, no jeszcze jak są książki, które nam się podobają, to czasem warto do nich wracać. Mam na imię Szymon, mam 30 lat, mam 5-letnią córkę Gaję i pracuję w bibliotece Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury imienia Norwida. Obrazy najnowsze, które pokazane są na tej wystawie, są to obrazy olejne, malowane bardzo długo, wielowarstwowo, malowane takimi delikatnymi mgiełkami, które jedna nakładana na drugą daje taką pulsującą powierzchnię. Malując w pracowni obrazy, trudno jest zobaczyć cały cykl w całości. I wystawa jest nie tylko spotkaniem z innymi ludźmi, która dla artysty jest bardzo ważna, ale jest też spotkaniem z samym sobą. W twórczości Olgi Ząbroń najbardziej ujął mnie fakt, że jest to malarstwo pozbawione efekciarstwa. Olga z takim zegarmistrzowskim niemal spokojem eksploruje jakąś dziedzinę, którą sobie obrała. Nie podąża za jakimiś modami, za głównym nurtem. Realizuje po prostu to, co sobie założyła. I to jest chyba najbardziej szczere i prawdziwe. Jeżeli widziałam świat, to widziałam go na zasadzie fragmentów rzeczywistości, takich jakichś zbliżeń, takich momentów, które zajmują mnie swoją kompozycją. Dziś w połowie studiów zaczęłam malować obrazy nieprzedstawiające. Na początku to były takie rozwibrowane figury geometryczne, które gdzieś były zawieszone w przestrzeni barwnej. Były w takim momencie takiego
drganie, miały rozdrgane jakby granice i gdzieś tam z tym w taki wibrujący i mocny sposób stawały się tłem lub z niego wyłaniały. Z Olgą poznałem się podczas jednej z wystaw zbiorowych i wtedy jej prace też urzekły mnie swoim spokojem, wyróżniającą się taką minimalistyczną energią na tle innych bardzo efekciarskich, bardzo krzykliwych prac. Pomyślałem sobie też, że dawno nie było w Ardzonie tego typu sztuki. No i zaprosiłem Olgę do nas. Mam taką obawę, że opowiadając o obrazach, obraz może coś stracić, że słowa są zbędne, że to obraz mówi i ja nie jestem tutaj potrzebna. Dlatego wystawa jest też dla mnie właśnie taką dużą radością, bo jest właśnie spotkaniem z ludźmi, jest możliwością poznania reakcji innych ludzi. Ja bardzo szanuję odbiorców i myślę, że każdy z nas może znaleźć, jeżeli tylko będzie chciał mu poświęcić czas, jeżeli tylko będzie chciał z tym obrazem pobyć, zatrzyma się na chwilę, to ten obraz coś mu może powiedzieć. I podczas midisażu wystawy rozmawiałam z człowiekiem, który zaprowadził mnie do konkretnego obrazu i z takim zaskoczeniem powiedział, że to pierwszy raz, kiedy obraz do niego mówi. To jest osoba, która zajmuje się czymś zupełnie innym i ten jego zachwyt i to jego poruszenie było dla mnie bardzo istotną rzeczą, dającym taką też radość wielką dla mnie. To jest też sens naszej pracy, że kogoś poruszy to, co robimy.